dobry, witam wszystkich serdecznie w 540. rocznicę urodzin reformatora Marcina Lutra. Dlatego dzisiaj taki trochę kwiatkowy anturaż. Troszkę tych kwiatów w kadrze się mieści. Taki piękny jubileusz, 540. I na ten jubileusz, na 10 listopada, mamy teksty biblijne, które świetnie pasują do tego, żeby oddać myśl teologiczną reformatora. I tak w księdze proroka Izajasza, w 5 rozdziale, 21 wierszu jest napisane: biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. A w pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 1 wiersz, takie słowa: wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. No właśnie, uważanie siebie samego za rozumnego albo bycie niepokornym. To też u Lutra tak było. Luter bardzo bał się śmierci, kary za grzech. Przerażony był długotrwałym cierpieniem w czyśćcu, więc jeśli cierpienie w czyśćcu, to co dopiero w średniowiecznym wyobrażeniu musiało przedstawiać piekło i rzeczywistość tej przestrzeni, tego stanu czy tego miejsca. W związku z tym praktykował pobożność niezwykle intensywnie jako mnich, uprawiał ascezę, no ale to nie wystarczało. Więc wskutek studiów biblijnych odkrył łaskawego Boga w myśl fragmentu z listu Pawła do Rzymian: albowiem łaską zbawieni jesteście, łaską Bożą zbawieni jesteście, nie z was, Boży to dar. No i odkrył, że zbawienie jest niezasłużone, niezapracowane, za darmo, jest aktem i darem łaski Pana Boga. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że trzeba zachować pokorę. Nie zmienia to postaci rzeczy, że człowiek rodzi się grzeszny, obciążony grzechem pierworodnym i z tą rzeczywistością musi się zmagać. Dlatego potrzebna jest pokora, dlatego potrzebna jest pokuta, dlatego potrzebne jest nieuznawanie siebie za mądrego czy najmądrzejszego, ale przede wszystkim uznanie swojej grzeszności, swojej słabości, swojej niemocy sprostania wymogom i oczekiwaniom zakonu, czyli dekalogu, chodzi o przykazania. Przykazania według Lutra są między innymi po to, żeby pokazać nam naszą słabość i to, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tych przykazań nie złamać, że właściwie ciągle jesteśmy wystawieni na pokusę i ciągle tej pokusie ulegamy. Dlatego potrzebna jest pokora, dlatego potrzebna jest samoświadomość naszej grzeszności i dlatego tak bardzo, albo tym bardziej potrzebny jest nam Jezus Chrystus z Jego zbawczym działaniem, z krzyżem, ze zmartwychwstaniem, życiem wiecznym, które jest darem, jaki to z Jego rąk możemy przyjąć. To jest odkrycie Lutra, odkrycie łaskawego Boga. To jest, i to słowo dzisiaj właśnie pada, w 540. rocznicę urodzin reformatora. I życzę wszystkim, żeby to słowo o pokorze, o samoświadomości grzechu do wszystkich nas docierało. Dziś żyjemy w rzeczywistości, kiedy to ja jest najważniejsze. Moje potrzeby, moje zarobki, mój wolny czas, moje hobby, to się liczy, to jest ważne i człowiek jako jednostka jest stawiany w centrum własnej uwagi, tak to można określić, bo jest wspaniały, bo nie ma sobie niczego do zarzucenia i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem pokora, tymczasem grzeszność. Ja myślę, że ta teologia Lutra, oparta chociażby o zacytowane teksty biblijne, jeśli zrównoważy się z tym ja, takim nadmuchanym, to może coś z tego dobrego wyjść, to w tym poczuciu własnej wartości, które jest istotne, które jest ważne, w pozbyciu się kompleksów, które tak samo jest ważne i istotne. Jeśli zderzy się to z pokorą, jeśli zderzy się to ze świadomością grzechu, to myślę, że wyjdzie dobra mieszanka, która nie będzie popadaniem z jednej strony w samo uwielbienie, a w drugiej w taką depresyjną pokutę. I tej równowagi gorąco i serdecznie w dzień urodzin reformatora wam i sobie życzę. Dobrego dnia, zostańcie z Bogiem.